Dzisiaj pokażę Wam, jak sobie poradzić z zapisem programu liniowego, gdy mamy ograniczenia dotyczące zdolności produkcyjnych, które nawzajem siebie wykluczają. Gdy mamy określoną liczbę produktów, jaką możemy wyprodukować jednego rodzaju i maksymalne zdolności produkcyjne wyprodukowania drugiego rodzaju produktu i analogicznie mamy drugie ograniczenie, które mówi o tym, że drugi oddział też może maksymalnie produkować, obrabiać każdego dnia na przykład po 900 sztuk pewnego produktu lub powinno być albo 100 sztuk produktu B i są podane ceny produktów i mamy określić ten przydział, ile należy produkować innego produktu, ile drugiego, żeby maksymalizować łączną produkcję zakładu, to musimy zauważyć, że mamy ograniczenie typu albo 300 sztuk pewnego asortymentu, albo się skupię na produkcji 900 produktów typu B. To na jednym ograniczeniu. Te punkty będą skrajne, bo jeżeli ja maksymalnie chcę produkować typu A 300 sztuk, to znaczy, że produktów typu B mam całkowicie zero. Drugim punktem do tego ograniczenia na oddział produkcyjny mamy to, że drugiej zmiennej jest 900, bo się skupiam tylko na produkcji drugiego asortymentu typu B, a produktu A, czyli oznaczonego zaraz jako X1, będziemy mieć całkowicie 0. Drugie ograniczenie, to jest już dla przykładu, żebyście po prostu na dwóch przykładach to zrozumieli, mamy sytuację, że albo będę produkować 900 sztuk produktu A, czyli w ogóle domyślnie 0B, lub 100 sztuk produktu B, a domyślnie 0 sztuk A. Te ograniczenia będziemy zaraz sobie zapisywać w formie takich nierówności, ale to jest ważne, żebyśmy to zapisali sobie. Zobaczycie zaraz dlaczego. Jeżeli zapiszemy, jakie są jednostkowe przychody, pozwoli nam to zapisać program maksymalizujący całą produkcję towaru, a dokładnie maksymalizujący przychody z takiej produkcji, bo to dokładnie chodzi. I teraz jeżeli określimy sobie zmienne decyzyjne, co będzie nam potrzebne i powiemy sobie, że x1 to jest wielkość produkcji w sztukach pierwszego rodzaju, a x2 tego detalu typu B w sztukach, to my możemy powiedzieć, że nasza funkcja celu, która faktycznie jest przychód całkowity ze sprzedaży, a wcześniej z produkcji x1 i x2, powinna być ta wartość jak najwyższa, musimy często nie tylko rozwiązać zadania, ale zapisać ograniczenia. Bo taki zapis, co ja tutaj zrobiłam, on jest dość nietypowy, nieformalny i wolałabym zapisać to w formie ograniczeń, bo w sumie wasi wykładowcy czy czyniowcy na pewno by wymagali, żebyście zapisali to w sposób formalny, a więc użyciem oznaczenia x1 i x2. Ten zapis może się wydawać trudny, niezrozumiały, ale zobaczcie, nie jest skomplikowany. Jeżeli maksymalnie mogę 300, to odwrotnie przy x1 wpisuję 300, jeżeli maksymalnie mogę 900 przy x2 produkować, to te 900 pojawi się przy x1. Odwrotnie, zamieniamy kierunkami, a cała lewa strona takiego ograniczenia musi być mniejsza od łącznego przemnożenia obu tych współczynników, czyli 900 razy 300 i zapisuję po tej stronie. Po co? Ano właśnie dlatego, że jeżeli ja całkowicie uznam, że x1 nie ma, czyli jest to przypadek ten, to dzielę ten wynik przez 300, bo to jest całkowicie wyzerowane, czyli zostaje 900 razy 300 przez 300, czyli x2 będzie równo się 900, czyli to będzie właśnie ta sytuacja, że maksymalnie produkujemy w pierwszym ograniczeniu 900 sztuk x2, a x1 0. Tak samo w drugą stronę. Ten wariant, tutaj, że produkujemy tylko 300 jednostek produktu A, to w tym momencie widzimy, że w ogóle produktu B nie produkujemy, czyli x2 jest wyzerowane, czyli tego elementu zaznaczonego na czarno nie ma, czyli 900x1 równa się 900 razy 300. Jeżeli podzielę takie ograniczenie przez 900, to x1 równa się faktycznie 300, czyli to jednak działa. Wygląda dziwnie, ale jeżeli nauczycie się tego szablonu, to będzie Wam znacznie łatwiej. Tak samo drugie ograniczenie. Jeżeli tutaj na przykład teraz załóżmy tak, x1 jest 0, x1 jest 0, kiedy całkowicie skupiam się na produkcji drugiego asortymentu. Czyli jeżeli tutaj tego x1 jest 0, to ten element musi się równać 0. Dlatego 900x2 równa się, powiedzmy tak przy szukaniu tych punktów do wykresu, to jest 100 razy 900, czyli x2 po podzieleniu obustronnie przez 900 mamy 100. I to jest dokładnie ten przypadek. I tak jak widzicie, tutaj zapisujemy sobie x1, a tutaj x2, będzie między nimi dodawanie, a przy x1 będzie stała liczba, która stała przy tutaj drugim wariancie, przy x2, a tutaj 900 wzięło się stąd, że mamy przy x1 za to 900, a wynikiem po prawej stronie będzie przemnożenie 100 razy 900. Jest tutaj to zapisane. I tak jak mówiłam, jeżeli na przykład x2 w ogóle nie produkujemy, czyli to jest ten przypadek, musi mi x1 wyjść 900, czyli jeżeli to wyzerujemy i chcę dowiedzieć się, ile wynosi w tym momencie x1, to tą naszą prawą stronę dzielę przez 100 i faktycznie będzie x1 wynosił 900. Ja tak dla zasady już zapiszę Wam, że zawsze trzeba brać pod uwagę to, że nasze wielkości produkcji to są zmienne, nieujemne, czyli coś produkujemy albo w ogóle nie produkujemy. Także to jest dość takie typowe w programowaniu liniowym. I jeżeli chcecie już formalnie zapisać tak w sposób 100% poprawny, to 900, 300, a po prawej stronie zapisujemy przemnożenie tych dwóch liczb, tak samo w drugim ograniczeniu, czyli 900 razy 300, a tutaj 100 razy 900 i mamy wyniki. Oczywiście dalej zmienne pozostają całkowito liczbowe. I teraz jest taka informacja dodatkowa, że jeżeli traficie, że na przykład tutaj przy jednej ze zmiennych byłoby 0, albo tu by się pojawiło 0, już nie patrząc nawet na treść zadania, to jak postępować? To jest informacja dodatkowa, nas w tym zadanku to akurat nie dotyczy, ale jedna sprawa, taka, że te punkty na wykresie musimy zapisać jako do pierwszego ograniczenia i do drugiego. I tak jak mówiłam, z takiego zapisu, czy na początek powiedzmy z tego zapisu, wychodzi na punkt 0 i 900, bo jeżeli mówiłam to jest 0, to x2 po takim czymś mamy 900 i ten punkt 0,900 odpowiada produkcji w pierwszym ograniczeniu wyłącznie 900 sztuk produktu B. Jeżeli mam drugi punkt, to on się wziął z tego, że w tym ograniczeniu przyjęłam, że w ogóle nie produkujemy x2, a więc w tym miejscu jest 0, czyli 900x1 równa się 900 razy 300. Obustronnie, jeżeli podzielę takie ograniczenie przez 900, to otrzymuję, że x1 równa się 300. Dlatego mam tak zapisany tutaj drugi punkt do rysowania wykresu. Teraz ten punkt w drugim ograniczeniu wziął się stąd, że jeżeli w drugim ograniczeniu wyzerujemy sobie x1, co mamy tutaj, to 0 nam to reprezentuje, że tak to ujmę, to oznacza, że 900x2 równa się 100 razy 900, czyli samego x2 mamy 100. Drugi punkt to oznacza, że x2 mamy 0, czyli to jest wyzerowane i co nam zostaje? 100x1 równa się 100 razy 900. A więc jeżeli pozbędę się tego 100 i z lewej strony i z prawej strony ograniczenia, gdzie wyzerowany jest ten element na czarno, zostaje, że x1 mamy 900. Co nam to daje? To, że oczywiście, że z tego zapisu można wyciągnąć ten zapis ograniczeń, ale jeżeli chcecie w sposób formalnie doprowadzić do postaci tej standardowej programu liniowego, jak macie zapisać taki program w sposób teoretyczny, jak i symboliczny, to to są dopiero ograniczenia już jako punkty, a jako zapis matematyczny tak musicie zapisać ograniczenia, ewentualnie tak.